Witam bardzo serdecznie wszystkich zapalonych czołgistów w kolejnym odcinku z serii Pokaż co potrafisz. Chyba po raz drugi w tej serii odcinków zobaczycie bardzo ładny wynik czołgiem niemieckim 10 tieru, czołgiem średnim E50 wersja M. Gracz, który zagrał dobrą bitwę, ma nick w grze World of Tanks, Lukowski. Cześć. Tak, cześć, witam, siemanko. Mapa to jest północny zachód. Tak, ostatnią bitewkę na tym czołgu pokazywał Diabl, więc tam w linku, jeżeli chcecie zobaczyć, jak Diabl zapieprza tym czołgiem, to sobie zobaczcie. A w tej bitwie Lukowski zapieprza. Lukowski! Tak. Ten nick Lukowski. Taki jest wręcz amerykański. Co oznacza i dlaczego wybrałeś go w grze World of Tanks? To jest nick, którego praktycznie używam już dobre 5 lat, jak zacząłem grać w Counter-Strike'a. Był taki dobry gracz, który miał nick Luke i ja sobie dodałem końcówkę Owski i jakoś mi tak powstał ten nick i wszędzie staram się go używać. Mhm. No i też klan jest taki ciekawy, bo klan tak? W zasadzie to jest BMW M3. Czy to jest klan wielbicieli tego samochodu, czy po prostu, dlaczego akurat taki klan i dlaczego akurat ten klan nazywa się jak wspaniały samochód niemiecki? Jest to po prostu klan, do którego dołączyłem ze względu na tak. Podobał mi się, nie miałem żadnego klanu i dostawałem sporo ofert, żeby gdzieś tam dołączyć i jakoś nie mam zamiaru grać CW i tak dołączyłem, bo tak mi się podoba tego klanu i jakoś tak wyszło. W tle usłyszałem jakiś młodego czołgistę, nie? Nawet czołgistkę, moja siostra. Aha, pozdrawiamy, mam nadzieję, że w przyszłości również, jak wiele pięknych czołgistek, zacznie grać w czołgi. Albo nie, lepiej nie, mam żeby nadzieję. Nie grała. Okej, okay. Jacqueline, przecież piękna czołgiska. Dobra, słuchaj, bo my tu w zasadzie nic nie powiedzieliśmy na temat meczu, a już masz 2300 obrażeń. Co chciałeś na tym północnym zachodzie zrobić tym czołgiem i jaki był twój plan na tą bitwę? Standardowo chciałem przejechać się w rejony A2, gdyż zobaczyłem, że nie ma artylerii, ale później wyspotowane zostały, nie wiem, chyba ze 4 czołgi, w tym był ten wutek i jakoś tak postanowiłem sobie tutaj przystać. No i zacząłem snajpić. Conqueror zaczął jechać i jakoś tak to wyszło, że oni tutaj podjechali i sobie zacząłem robić ten damage. Ja już oglądałem tą powtórkę i tutaj możemy zauważyć trochę taka nietypowa sytuacja, czyli dwa czołgi chcą zaatakować jeden czołg, a jest taka wąska ścieżka. No jak widać, ty przed chwilą trochę zasłoniłeś te 34, trochę był zły na ciebie, ale no, nie zwracałeś na to uwagi. Teraz znowu on chce cofać i to ciebie popycha, no i tutaj nazwałeś niestety go trochę brzydko, bo byłeś zdenerwowany, nie? Tak, zdenerwowałem się głównie na to, że spieprzyłem ten strzał w tego AMX-a i tutaj miał dużo szczęścia i znowu go nie trafiłem, zobacz. No, ale spokojnie, nazwałeś go idiot, on też się nazwał idiotem, tak, przynajmniej byliście to na równo, nie? Tak. Ale teraz już jest większy luz, T-34 już cię nie pcha, a ty go też nie pchasz. No i tutaj właśnie można zauważyć taką ciekawostkę, właśnie, bo to jest specyficzny met. O, znowu, trochę się tu pchacie. Ale w sumie, gdyby nie on, to oni mogliby na mnie wyjechać, ale tak to on też, jakby nie patrzeć, trochę mi pomógł, bo nie wyjechali na mnie. Podejrzewam, że na jeden czołg by wyjechali. To jest bardzo specyficzny czołg średni. W zasadzie strasznie różni się nie tylko od radzieckich czołgów średnich, nie tylko od Batchata, ale również od Leoparda 10. On jest naprawdę jedyny w swoim rodzaju wśród medów 10. tieru. Może ty zacznij. Co twoim zdaniem właśnie ten czołg charakteryzuje, czyli jego główne zalety, jakieś wady i jak najlepiej grać tym czołgiem, żeby wykorzystywać jego zalety. Wydaje mi się, że tym czołgiem można grać naprawdę na wiele różnych sposobów, bo zarówno można sobie stać gdzieś w oddali i strzelać, bo działo jest, powiem, że wręcz bardzo celne, ale można też czasem pojechać z ciężkimi czołgami po prostu i strzelać się, bo jest to met, który nie ma jakiegoś tam może super pancerza, ale jednak potrafi ze czasem odbić. I myślę, że to go najbardziej odróżnia od wszystkich medów, gdyż one tam raczej się nie nadają, te pozostałe do walki tak
na pierwszej linii, a on jest, no może, nadaje się, powiem o takie. No, celność na 100 metrów tego działa niemieckiego to jest 0,3, czyli tak. Naprawdę celność jak u Leoparda, zajebiście celne działo. Plus to, że naprawdę ten czołg potrafi nawet przykątować strzał, może nie dziesiątych tierów, ale walcząc z takimi dziewiątkami, ósemkami, spokojnie może kątować i nawet się nadaje ten pancerz na kątowanie. Tak, 150, jeżeli chodzi o pancerz kadłubu. I o teraz udało ci się wartowny strzał wystrzelić ISA-7. Jeżeli chodzi o wieżę, pancerz... ISA-3, o. ISA-3, przepraszam. 185 pancerz wieży. No i tutaj poczekałeś, aż IS-7 się obróci. No, zaczyna w zasadzie wychodzić na to, że macie chyba już przewagę teraz. Tak, jest remis, ale zacząłem wracać się do bazy, więc już sporo razy przegrałem przez kapa i nie chciałem tutaj dopuścić do tego ponownie. No i w sumie słusznie, że się wróciłem, bo tam później do kapa jechał Tygrys, Paton i jakoś tak wyszło. No, okay. Słuchajcie, no to jest tak, no jeżeli ktoś uwielbiał grać, damy na to, tak może zażartuję teraz, E75, chociaż nie, ten żart był głupi, no to tym czołgiem naprawdę można grać jak taki zajebiście szybki heavy tank, nie? Oczywiście. Tak, no. Jest ciężki, kurde. Sam raz nadaje się do ramowania, no... W każdym... No on waży ponad 60 ton, biorąc pod uwagę, że Batchat waży tych ton 25. I on z górki osiąga prędkość maksymalną, nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale 60... Ponad 60... A nie. Bo grubo ponad. Mi się wydaje, że nawet coś koło 70 będzie. Jak się tak rozpędzi. Nie, no, 60 to jest niby jego prędkość maksymalna, ale z górki może osiągnąć prędkość 70 na godzinę, bo jego silnik to jest 1200 koni, on waży 60, on waży 62 tony, 2 tony. I jeżeli taki czołg, ten silnik rozpędzi i te 60 ton uderzymy w jakiś ósmy tier i jeszcze gdybyśmy mieli perk na tarowanowanie, to może spowodować, że ten czołg naprawdę może nawet i z 800 HP zabrać z taronowania, nie? Tak, tak. Plus jeszcze strzał jakiś przed uderzeniem, to już jest kosmiczny damage, nie? No tylko z tym pancerzem to tutaj jest tak różnie, bo teraz ostatnio zauważyłem, że bardzo wchodzi po bokach tutaj wieży. Tutaj koło działa, nie? No. I kurczę, ostatnio miałem sytuację, że wyjechał na mnie AMX-50-100 i wszystkie 6 pestek ich ładował tutaj, ten, obok działa. Przyściutkie peski mu weszły. Słuchaj, i nie strzelał z golda. Jeżeli chodzi o tą walkę tutaj z Tygrysem 2, no grasz tak uważnie, ale te dwa pierwsze strzały, które strzeliłeś w skałę zamiast w niego, nie? Tak. Gdybyś wiedział, że mógłbyś dostać specjalistę, gdyby przynajmniej jeden strzał był celny, nie? Niestety... Zobaczcie, dobili ci go i nie masz specjalisty. Tak, ale miałem dużo takich sytuacji, żeby mieć więcej fragów, tam na przykład z tym ISem siadał i kurczę też, nie poczekałem, strzeliłem sobie. No ale pomijajmy to, nie było więc, takiego... Więc no exp tutaj może nie jest najwspanialszy, jaki widzieliśmy na tym czołgu. No niestety zabrakło tych fragów i sporo odznaczeń widzę otrzymałeś. Ja nie będę tu wymieniał, po co są te odznaczenia, bo każde jest oczywiście za coś, ale stalowa ściana, która często jest nawet, nie wiem ile ty grałeś na tym czołgu, ale chyba masz sporo tych stalowych ścian. Da się zrobić stalowe ściany. Tak, tak. No i jak widać też uszkodziłeś dużo czołgów, czyli mogłeś, jakbyś zdobył tego specjalistę, to byś też miał wsparcie. Oczywiście wiadomo, wsparcie plus specjalista, trudna do zrobienia para. Ale obrażenia już tutaj bardzo solidnie, bo 10252, też przyblokowane ciosy. No ten exp gorszy niż to, co diabeł zrobił, ale lepsze obrażenia przynajmniej. No minimalnie, ale jednak. I zarobek też soczysty, prawie 50 tysięcy na czysto. No pod koniec musiałem użyć golda, ale już niestety skończyłem się podkalibrowe. No, myślę, że naprawdę, jeżeli lubimy medy, to trzeba mieć ten czołg, ponieważ to jest naprawdę... Nie ma takiego czołgu wśród medów 10 tieru. Do niczego nie można tego porównać.
Ja fajnie mieć tego Batchata, fajnie mieć tego Leosia, fajnie mieć E50M, fajnie mieć radzieckie, żeby każdym po prostu medem inaczej pograć. Nie wiem, czy ty posiadasz też inne medy dziesiąte? Tak, tak, posiadam. Mam Batchata 121, Patona, co ja tam jeszcze miałem, właśnie 50, T62, obiekta 140, trochę ich tam nazbierało się. No, no, ale jednak E50 to jest taki ciekawy czołg, inny zupełnie niż inna medynia. Tak, tak, można tak, sobie tak pograć różnie, jak mówiłem wcześniej. Jeżeli na przykład jakiś fan heavy tanków nie cierpi medów, to właśnie proponujemy mu E50M. Tak, tak. To dzięki za pokazanie bitewki i tyle. Może chciałbyś kogoś pozdrowić z klanu BMW? Tak, pozdrawiam wszystkich z klanu BMW i wszystkich miłośników tego auta oraz wszystkich graczy twoich widzów. Dzięki. Dzięki, na razie, trzymajcie się. Na razie, cześć.